Cześć wszystkim! Zwykle do wygodnej pracy na komputerze kupujemy wysokiej jakości duży komputer, ale w większości przypadków po prostu podłączając go do jednostki systemowej nawet nie zdajemy sobie sprawy, że można go dostosować do siebie, poprawić obraz na nim i ujawnić jego większy potencjał do pracy. Być może zauważyłyście, że z czasem zaczyna Cię bolić głowa, bolą oczy, a praca zmniejszy się w testy. W tym filmie pokażę Wam, na czym polega problem i jak go rozwiązać, kalibrując i dopasowując ekran do Waszych oczy. Można to zrobić we wszystkich wersjach systemu Windows, ale zrobię to w systemie Windows 11. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Ustawienia wyświetlenia HDR. Aby rozpocząć, przejdźcie do ustawień systemu Windows i otwórzcie ustawienia wyświetlenia. Aby wybrać ustawienia, należy wyłączyć tryb nocny. Jeśli Wasz komputer obsługuje HDR, nie możecie skorzystać z moich dalszych instrukcji, ponieważ Wasz komputer z włączonym HDR od razu go konfiguruje. Ale nadal, jeśli monitor nie obsługuje tej funkcji, będziecie kontynuować. Naciskamy menu Start i piszemy kalibruj kolory wyświetlacza. Ważne jest, aby wiedzieć, jeśli chcecie odpowiednio wyregulować ekran, musicie usiąść przed nim na środku, ponieważ pracujecie na co dzień. Otworzymy takie okno. Jak widać, dali nam wskazówki w postaci kroków do poprawnej konfiguracji. Jeśli macie wiele monitorów, przeciągnijcie to okno do monitora, który chcecie skonfigurować i kliknijcie przycisk dalej w prawym dolnym rogu. Aby rozpocząć i ustawić podstawowe ustawienia kolorów wyświetlacza, naciśnijcie przycisk menu na wyświetlaczu. Ten przycisk zwykle znajduje się na dole monitora, w naszym przypadku po prawej stronie dolnej ramki. Przeczytajcie instrukcję dla swojego ekranu, wskazuje gdzie i jakie klawisze się znajdują, za co są odpowiedzialne. Ustawcie wszystkie opcje domyślnie i kliknijcie dalej, aby kontynuować w oknie kalibracja. Widzimy, że zaproponowano nam dostosowanie gamy, jak w przykładzie po środku, dlatego wciskamy przycisk dalej. Suwak należy wyrównać, aż wybrane punkty staną się ledwie zauważalne. Na przykład pokaże niedostateczne nasyconą i przesyconą gamę. Zostaną wyświetlone dwa przyciski. Naciskając lewy możecie zobaczyć, jak było, a naciskając prawy, jak się stało. Kliknijcie gotowie. Przechodząc do następnego kroku, regulacji jasności i kontrastu ekranu, do tego potrzebujemy ustawień wyświetlenia, o których mówiłam nieco wcześniej. Ponadto, jeśli podoba Wam się domyślna jasność, klikamy pomiń regulacji jasności i kontrastu. W ustawieniach ekranu ustawiamy jasność jak na tym zdjęciu, tak że X jest ledwie zauważalny, ale kurtka czy ciemne tło za nią nie łączy się. Regulacja kontrastu oznacza porównywanie ciemnych i bardzo jasnych obszarów obrazu. Dopasowujcie ustawienie na następnej stronie do zdjęcia, tak aby fałdy i fałdy guzików na koszuli były widoczne. Następnym krokiem jest ustawienie prawidłowego balansu kolorów poprzez dostosowanie odpowiedniego odcienienia szarości. Ustawiamy żądany odcień.
Teraz system poprosi Was o ocenę zmian, które wprowadziłyście w ustawieniach ekranu. W tym celu jesteśmy poproszeni o naciśnięciu jednego z przycisków poprzednia kalibracja lub aktualna kalibracja. Jeśli jesteście zadowoleni z wyników dokonanych ustawień, kliknijcie gotowie, a zostaną one zastosowane do dalszego użytku. Jak przywrócić domyślne ustawienie monitora? Aby przywrócić ustawienie do pierwotnego stanu, kliknijcie przycisk anuluj. Ale należy pamiętać, że ustawienia dokonane za pomocą przycisków ekranowych nie zostaną zresetowane, będą musiały, jeśli to koniecznie, zostać przywrócone ręcznie. Jeśli nie pamiętacie, jakie ustawienie zostało wykonane w menu monitora, prawdopodobnie były to ustawienia domyślne, standardowe, ustawione fabrycznie. Aby do nich powrócić, wszystkie monitory mają funkcję przywracania ustawień fabrycznych. Zajrzyjcie do ustawień, znajdziecie ten element menu i wybierzcie go. A teraz nadeszła kolej na ostatni krok ustawienia tekstu. Należy pamiętać, że w menu wyboru wersji kalibracji znajduje się pozycja Uruchom narzędzie Clearing Type Set Tool. Jest to funkcja regulacji prawidłowego wyświetlania tekstu na monitorze. Zaznaczcie pole obok, jeśli chcecie dostosować tekst i zalecam to zrobić, lub usuńcie zaznaczenie, jeśli nie musicie. Zaznaczcie pole obok funkcji ustawień Clear Type i kliknijcie gotowie. Wybieramy jedną z opcji napisu, te, które wydają się najbardziej czytelne i klikamy gotowie. Wprowadzone ustawienia zostały zastosowane. Aby wyłączyć funkcję Clear Type, wypiszcie Clear Type w polu wyszukiwania systemu Windows, uruchomcie odpowiednie narzędzie i wyłączcie je, usuwając zaznaczenie wcześniej ustawionego pola wyboru. Jak widać, jakość wyświetlenia tekstu zmienia się natychmiast. Jeśli z jakiegoś powodu kalibracja ekranu nie powiodła się i nie można je przywrócić do normy, ponowna instalacja sterownika wideo może pomóc. O tym, jak pobrać i zainstalować sterownik karty graficznej, mamy osobny szczegółowy film na kanale. Patrzcie link w opisie. Jak widać, fabryczna kalibracja ekranu monitora nie zawsze może być optymalna i odpowiednia dla każdego użytkownika. Każdy ma inne oczy i monitoruje warunki użytkowania, ale dostosowanie kalibracji monitora dla siebie nie jest trudne i czasami jest to pożądane. I to jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Koniecznie zasubskrybujcie kanał Hetman Software i zostawcie lajka. Do zobaczenia w następnym wideo.